Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii prawnego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków, druk numer 248. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego przed jego rozpatrywaniem należy wprowadzić go pod obrady, czyli tak jak powiedziałem, był zapisany tylko punkt jego projektu uchwały, bo nie mieliśmy jeszcze stosownej, że tak powiem, opinii. Teraz te opinie są. A więc najpierw wprowadzimy ten projekt uchwały pod obrady. Szanowni Państwo, czyli wprowadzamy druk numer 248 pod obrady, bo nie Państwo nie mieliście go wcześniej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc mamy już druk wprowadzony. Możemy się nad tym drukiem pochylić. Czyli mamy opinię. Już powiem, jakie mamy opinię. Niestety ten sprzęt jest taki, jaki jest. Policja, czyli mamy trzy opinie pozytywne. Uchwała dotyczy, już powiem, czyli osiedle Kościuszkowskie. Taka informacja dla Pani. Przepraszam, jeden A czy jeden B, jeżeli można? Jeden tak. Otwieram dyskusję na ten temat. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy na lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków.